mistyk, duszpasterz, jezuita, kapelan podziemia antykomunistycznego. Człowiek porównywany do księdza Jerzego Popiełuszki w podobnym wieku oddał życie za Polskę. 14 września 1949 roku w święto podwyższenia Krzyża Pańskiego komuniści zamordowali ojca Władysława Gurgacza, kapelana Polskiej Podziemnej Armii Niepodległościowej. Ojciec Władysław Gurgacz to kapelan żołnierzy niezłomnych, sądzony w pokazowym procesie przed Wojskowym Sądem Rejonowym w Krakowie, skazany w trybie doraźnym na karę śmierci i zamordowany strzałem w tył głowy przez komunistów. Młody chłopak, któremu przyszło formację kapłańską zdobywać w latach wojny. Święcenia kapłańskie w zgromadzeniu ojców jezuitów uzyskał w roku 1942. Wojna, która go zastała w Starej Wsi, spowodowała, że on uznał, że jego obowiązkiem jest, oprócz głoszenia Ewangelii, służenie ludziom w tych straszliwych czasach. Kiedy w rekolekcjach wielkopostnych podniósł kwestie społeczne, pokazał, że w Polsce powojennej sprawy społeczne wyglądają niewłaściwie, że są prowadzone w sposób nie do zaakceptowania z punktu widzenia etyki chrześcijańskiej. Władza zwraca na niego uwagę, dochodzi do takiego dramatu, iż dwukrotnie próbuje się go zamordować. Wobec bezpośredniego zagrożenia życia powziął decyzję o podjęciu funkcji kapelana oddziału Polskiej Podziemnej Armii Niepodległościowej. Zdobywa również kontakt z małą organizacją Zbrojnego Podziemia Niepodległościowego, która potrzebuje opieki duszpasterskiej, korzystają z jego posługi. To dzięki niemu partyzanci, kiedy budzili się rano, każdy dzień rozpoczynali mszą świętą. I to ze względu na zaangażowanie w podziemie był prześladowany i ścigany przez funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa. Rok 1949 to dramatyczny okres dla żandarmerii Polskiej Podziemnej Armii Niepodległościowców. Ta mała grupa zbrojna znajduje się w coraz trudniejszej sytuacji. Decyduje się na akcję rekwizycji w Banku Państwowym majątku. Akcja jest, wydaje się, dobrze przygotowana, ale nie przebiega zgodnie z planem. Jej efektem jest aresztowanie całej grupy, a wraz z tą grupą również opiekuna duchownego. Nie brał bezpośrednio udziału w akcji, dał się jednak dobrowolnie aresztować, chcąc dzielić los z ujętymi wcześniej partyzantami. To, co propaganda komunistyczna ojcu Gurgaczowi zarzucała, to, że właśnie, zresztą pokazując takie zdjęcia, gdzie był pistolet, stuła i Pismo Święte i paczki dolarów amerykańskich, że to są po prostu zdrajcy narodu. W swojej mowie końcowej na procesie jednak wypowiada piękne słowa, wykazuje się konsekwentnie odwagą, mówiąc o tym, że ci młodzi ludzie byli obrońcami ojczyzny, nie byli żadnymi przestępcami czy zbrodniarzami, a władza komunistyczna, która przemocą próbuje odwrócić sensy takich słów jak ojczyzna, sama poniesie konsekwencje tego, iż buduje na kłamstwie i przemocy. Zginął na Montelupich w Krakowie w 1949 roku, zastrzelony takim strzałem katyńskim w tył głowy. Po tylu latach wydaje się, że Towarzystwo Jezusowe powinno także dokonać pewnego rachunku, w jaki sposób zgromadzenie obeszło się z ojcem Władysławem Gurgaczem, dlatego że został wydalony ze zgromadzenia w obawie przed represjami, jakie na jezuitów może wywrzeć opresja bolszewicka. Więc to wymaga wyjaśnienia. Nie mam wątpliwości, że ojciec Władysław Gurgacz jest człowiekiem świętym.